podejście numer 2. Teraz szukamy schronu w tym budynku. Słyszeliśmy, że jest. Dzwony kościelne prawie dzwonią. Ale trzeba uważać, bo znajdujemy się przy drodze. Podziemia. Czy to tylko piwnica? Czy jest to schron? Ciągnie się przez cały budynek. Do góry. Skrzynia. Jest wyposażenie. No popatrz, popatrz. Kto by się spodziewał? Maski gazowe. Wszystko jest. No to jest znalezisko. Filtry. Szkoda, że ktoś to tak rozrzucił. Ale to jest skarb. Opatrunki. Prawdopodobnie woda utleniona. Ta skrzynia już pusta. Pomieszczenia ciągną się daleko. Już kurde, spójrzcie to. Tu już pomieszczenie prawdopodobnie obrony cywilnej. Sam nie wiem, gdzie tu patrzeć. Puszki. Gaz maski. OP1. Czapka. Jeszcze trochę to zniszczone, ale artefakty dla nas ciekawe. Gaz maski, opatrunki. Sposób użycia pakietu przeciwchemicznego. Draciarnia, ocet oczywiście musi być. Drabinka. Zakładu. Zdjęcie. Może czyjś warsztacik to było, albo co? Jeszcze nie małe gospodarcze. Czyli nie widać. Zasilanie wycięte. A więc prądu brak. Nie wiadomo, czy na tych grubych kablach czegoś nie ma. Nie będziemy sprawdzać.
chwilę je przeciąg. Ładniejsze pomieszczenia tutaj już. Na pewno kibel. A, tam będzie kibel. Umywanka. Kolejna część. Pozostałości po meblach i docinki. Zobaczymy tam jeszcze te ostatnie końcówkę, co żeśmy nie poszli. Uwaga, nie dotykać urządzeń elektrycznych. No, teraz w ogóle się nie będziemy kręcić. Ale mnie bardzo interesuje, dlaczego te drzwi są gazoszczelne. Można normalnie iść, a drzwi są tutaj kolejne. Weszliśmy do całej przepompowni. To kolejne drzwi. Prawdopodobnie to jest ten schron pod tym mniejszym budynkiem. Tu jest wyjście ewakuacyjne prawdopodobnie, albo wejście nawet, no, też mogłoby być. Nieźle. No to mamy jedną zagadkę rozwiązaną. Ciekawe. Przejścia tajemne z drzwiami. Kolejny izolator. Tam byliśmy. Wchodzimy z tego budynku biurowego ze salonem. Dużo fajnych artefaktów znaleźliśmy. Ostatnie spojrzenie na magazyn. Wszystko, co widzicie, to jest szkło, które spadło z tego budynku.